Hej, hej, siema, ziomy, z tej strony Dave, oto piąty odcinek z gry Wiedźmin, krew i wino dodateczek. Jesteśmy tuż po poprzednim nagrywaniu, nagrywam od razu pod rząd, bo jestem bardzo zainteresowany fabułą, co tu się stanie i co tu mamy za chatkę? Tym razem nie z piernika, tylko po prostu z betonu. Aha, oto jest ona, od razu Sianę znaleźliśmy, myślałem, że będziemy jej długo szukać. The fuck? Świetnie wygląda ta wiedźma, mniam. Super. Tak się ma. No come on, wiedźmo, pokaż co potrafisz. Wait, w trakcie atakowania nie ma tarczy. Czy ja mogę ją wtedy strzelić? Bup. Au, Jesus. Uniknąłem prosto w jej atak, brawo. O, trafiłem. What the fuck? Tak? Tak powinienem właśnie zrobić. Hell yeah. Hell yeah, miotła mnie bije. Wow. O, panie, jaka jest, kurde, narwana. Miotła jej też ma życie. What the fuck? Ale są dziwne rzeczy. No nie, kuźwa, czemu jestem ogłuszony? Come on, Geralt. Wow, pantera, tylko żółta. Okej, okay, świetnie, świetnie. Nie? I jest! Wygrałem! Hell yeah! Haha! Co to do cholery było? Coś na pewno. Okej, czyli musimy znaleźć Józia, który może będzie wiedział, gdzie są fasolki. Tak, to był Jaś z fasolkami, który się z domu wielką fasolę urosła i dostał się na chmury. No i musimy znaleźć sobie trzy fasolki, żeby było tak jak w baśni, żebyśmy się mogli dostać do zamku gigantów. Tak, i no, wyjść stąd po prostu. Takie było w zasadzie zadanie, no nie? Czemu walczę ze skrzatami? Czemu one mają taki wielki kuźwa level? Czemu macie prawie 60 poziom? Kto was tak wyekspił, małe szmaty? Co? Czemu jesteś takie miękkie jak nasze? 10 poziom. Tyle pytań, tak mało odpowiedzi, naprawdę. Wow, o kurde. Ja pierdzielę, jak tu kolorowo. To jest zbyt kolorowo, za dużo... Żyga trochę. Ja pierdolę, jakie to jest saturation. Kuźwa, jeszcze podkręcę w programie do montażu saturation i wtedy wam oczy wypadną, jak będziecie oglądać. Tak na jednorożcu. Płotka! What the fuck? Płotka! Zmieniłeś się. Co ty mówisz, Dave? Tylko jestem biały i mam róg na czole. Świetnie, płotka, dzięki. Fajnie się gadało, ale musi być dalej. Wiem, że mam ogromną fazę i gadanie z zwierzętami to jest najmniejszy z moich problemów, ale nie powiem, że to nadal dziwne. The fuck? Tu wcale nie ma wilków, what the fuck? Co ty gadasz, chłopcze? Co ty mówisz do mnie? No nie, no naprułem się jeszcze, już mi wystarczy fazy w tej krainie, naprawdę. Nie, już nie potrzebuję procentów, proszę cię, Geralt, przestań. Józio, uratowałem cię, teraz informacje. Please, come on. Gdzie są fasole? Kuźwa. O, kuźwa. W sensie tak, niby dostaliśmy troszeczkę informacji, fajnie. Tak, wypiję z alkohol na uspokojenie. Musimy odwiedzić wszystkie bajki po kolei, żeby więcej informacji dostać. Super. What the fuck? Co to za... Czemu sprzedaje dragi po prostu sen na ulicy? What the fuck? Okej, okay. Dziewczynka nic nie wiedziała, ale kupiłem wstążkę dla Siany, więc jest spoko. Jeszcze cały czas będę po prostu narąbany. Ile mam już tego alkoholu w ekwipunku? Wow, ale widoczki są naprawdę fajne były widoczki, jakbym nie był jednak narąbany. Dave, jesteś strasznie napruty, nawet gadasz z koniem. Cicho, what the fuck? Ta kraina jest dziwna, naprawdę, nawet na mnie dziwnie działa w realu. Nie interesują mnie kuźwa skrzaty, co mnie to w ogóle obchodzi? Świgi, świgi. Siemanko, świnek. Halo, mam wam zdmuchnąć dom, czy coś? Okej, świ... Ha, świ... Ha, świnki? Ha, świ... Chyba muszę im zdmuchnąć dom po prostu. Czy mi się tego tak wydaje? Bum, kuźwa! Ło, panie, świnie! To są świnie, to nie są świnki! Ło, jakie są twarde jeszcze dodatku! Da fuk, świnie! Zrobię! No wow, kuźwa, z dom im zdmuchnąłem. To raczej, że im się nie spodobało, no nie? Pokroję was, kuźwa, na plasterki bekonu i co? Nic nie zrobicie. Szmatki? W sensie, ha, świnki. Bardzo śmieszne, Dave, bardzo. Zróbmy bekon w ogóle, że od razu, na żywca. Po prostu. Świnka? Świnka? Chcesz? Już bekon? Już jest? Robi się? Jest coraz lepszy już, tak? Bardzo usmażony. Dobra, super. Dosyć tych żartów. Joke'ów i żartów naraz. Super. Ekstra. Czy miałyście fasolę jakąś? O, tu jest fasolka. Jej, niebieska, nice. Ale duża jest, ja pierdzielę. Aha, super pobiegłem, no. Tak, płotka, fajnie się biegnie w drzewach, tak, super jest. Ale Dave, nie śmiej się ze mnie. No, super, kuźwa. Okej, cóż tu jest za bajka kolejna? What the fuck? Panie wilku zły, co pan robi na ziemi? Możemy porozmawiać. Kurwa, moja głowa! Kurwa! Ostatni raz piłem z rumcajs. Narąbany! Osiana! Kopela! Ale fajny sztos, wilkołak! Super, super. Idealna inscenizacja tej bajki w Wiedźminie. Oczywiście, że nie widać totalnie, że to jest wilkołak. A czemu
masz takie wielkie zęby? Żeby cię łatwiej zjeść. Bardzo zabawne. Okej, okay, spoczko. A, czyli to są takie śmieszne bossy, tak by mogło to w zasadzie nazwać. Tak na razie już walczymy z drugim bosiorem. W dziwny sposób. W sensie po prostu muszę go w zasadzie zabić. O kuźwa, ale mnie... Jo pierdziele. Tak właśnie się kończy, jak się kuźwa skupia na pierdopierdu, a nie na walce. Super. Nie, zwycięstwo jest moje. Haha. Głupi myślał, że może wygrać. To w sensie to w zasadzie było logiczne, że będzie w jego brzuchu, wiedziałem. Kapsle, sztuczna szczęka, korkociąg. O, jest. Czerwona fasolka. No i fajnie. Okej, do kolejnej fasolki. Czy ja mogę przestać? Czy mogę po prostu przestać pić alkohol, naprawdę? Czy to jest moje jedyne jedzenie, jakie mam? Why you bully me? Świetny joke, Wiedźmin, świetny, fajnie, super, ekstra, dobra. Bardzo śmieszne, okej. Okay. Uuu, trzy niedźwiadki. Wow, tak nie ma nic wspólnego, po prostu są niedźwiadki. What the fuck, czemu tu wszystko tyle dziabie? Obrażenia są po prostu ogromne, nie mogę tego wytrzymać. Umarłem już drugi raz. W krainie wyobraźni. Dobrze, świnki mnie przynajmniej nie zabiły. No niestety, niedźwiedzie nie miały fasolki. Uuu, roszpunka. Okej, okay, roszpunek, czy ty będziesz miał ostatnią fasolę? Poprosiłbym, naprawdę. Pewnie znowu będzie jakiś boss albo coś, po prostu już to przeczuwam w tej misji. Są same takie rzeczy, ale rozwalona ta wieża, wow. Kury, normalnie. Ho, what the fuck, ażem se wyszedł? Aha, prawie spadłem. What? Ha, what the fuck? The fuck powiesiła, Tego się nie spodziewałem totalnie. Nope. Śmieszne bossy, tak by mogło to w zasadzie nazwać. To też nie był aż taki łatwy boss, że tak to ujmę. Czy ona ma fasolkę? Łopanie. O, ma! Nice! Jej! Okej, okay. Ładny widok i ładny skok! Jump! No to chodźmy. Bo ja tu mówię ostatni odcinek, a oni tu pitu, kuźwa i... Dużo gadanie, no nie. Trochę mi to przedłuża rozgrywkę. Posadzu. Czekaj. No. Bo. To było zabawne. Uciekła sobie, a ja co? No dzięki. Morda Geralta idealna. Dobrego pranka mu zrobiła. Świetnie działa. Na pewno zaraz będzie jeb. Wiedziałem. Ale dostał fasolką w mordę. Ostatnia prosta. Wow, ale efekciarskie. No i jesteśmy ponad chmurami. O kurde. Z nim. No i bosior. Oj, wiedziałem, wow, ale fajnie wygląda. Holy shit, nice. No to walka. Wup, come on, stary. What the Jesus Christ. What? Aha, to są chmury. Wow. O kur, ale pioruny w to pizgają. Coś ja mogę zrobić z tym? To jest jakaś kurde pułapka na niego, albo coś. Tak, pierdyknął go piorun. Ha, wiedziałem, nice. Coraz wali w to. Co za głupi. Jej, spaliło go, tak. Pięknie, wuhu. Ale długo pada. Do czego? Nie, chcę od ciebie czegoś. Potrzebuję mężczyzny. What the fuck? Okej, okay, świetnie. Widzę, że dobrze poprawdziłem dialogi wszystkie, bo mogę zrobić... Freaking! W sensie, freaking. Guys, freaking czy freak... Patrzcie na was, kurde. No dobra, czemu nie, kurde, barażki w chmurach, stary, będzie super. Dobra, już, go! Dzięki, to jest właśnie moja nagroda teraz. Fajnie, super, ekstra. Tak, to jest moja nagroda, dokładnie, tak. Wy nie będziecie tego niestety mogli zobaczyć, ale ja to mogę zobaczyć. Super nagroda, dzięki, fajnie, podoba mi się to, ekstra. Tak, świetnie się patrzyło na seksy, ale czy możemy już stąd wyjść, naprawdę? What the fuck? Gdzie? What? Bruh. Właśnie powiedzieć, że o, już wyszliśmy sobie po tych pięknych, jakże emocjonujących grzmotania się, ale świetnie mi głowę ucięło, świetne glitche.
widzę, że Wiedźmin przez całą grę po prostu jest pięknie popsuty. No wiecie, w sensie to jakiś urok daje, no nie? Dodatkowy. W ogóle scenka filmowa była przez chwilę. Już nie jest super. Budżet został za dużo wykorzystany, więc tylko dajmy palące się miasto w lepszej grafice. Okej. Sztamson, yo, Regis. Jakiś czas później. Hell yeah. Chyba jeszcze tylko 3 misje mi zostały. What the fuck, ten odcinek będzie strasznie długi, jeżeli mi jeszcze 3 misje zostały, panie. Ja myślałem, że to jakieś krótkie misje będą, a to nie. Oczywiście Wiedźmin musi być bardzo fabularny. Okej, Deadlaffic już idzie, z tego co widzimy. Przyszedł w mgle, widzę. Okej. Teleportation. W sensie oszukiwała, tak jakby. On chciał ją zabić. Wow. What the fuck? Teleportowało ją. Aj, to była ta wstążka. What the fuck? Ale jajca. Wow. Crazy. Walka. Dzika walka. Tak? Mhm. Dzika walka super wampirów. Ja pierdzielę, jaka moc. Normalnie. No i walka. Walka z posiorem. Wow, ale ma ataki. Ja pierdzielę. Panie, stop. Stop. Znaki, stop. Au, kuźwa. Dead Love. Come on, stary. Coś mu się stanęło. Cóż to się dzieje? Co? What the fuck? Panie? Co to jest? Co to? Przemienił się w swoją chyba prawdziwą formę. What the fuck? Ja pierdzielę. No dobra, to już nie dziwne, że inne wampiry go słuchają. What the fuck? Jaki jest głośny! Co mnie tyle dziabnął? O, panie, prawie umarłem. Lecz się, Geralt, lecz się. Kuźwa, szlak. Moja tarcza była za słaba. Właśnie umarłem. Another one. Why are we still here? Another one. Żal. Another one. Się unika ten atak. Oh my gosh, umarłem trzeci raz i znowu będzie ta stekka i będzie. Oh my gosh. Świetnie, że zapis jest 14 lat, kuźwa, wcześniej! Motherfuckers. Świetne, kurwa, zapisywanie normalnie idealne, tak? Automatyczny zapis, moja dupa. Kuźwa. Coś się stanęło, kolejna scenka jest jakaś. O kurde. Nice, obciąłem mu skrzydełka. What the fuck? Aha. Dziabnął mnie. Użar. Wow, kurde. Aha, czyli remisik, tak jakby. Aha. Co to? Czy to jest jego serce? No to się zrobiło dziwnie. What? Co się dzieje właśnie? Okej, po prostu kolejne wcielenie, super. Gin, kuźwa, tak, kolejne. Dziab. Zabiłem wszystkie 3. Co to w ogóle? Why? Kto to w ogóle wymyślał, guys? Prawie nie żyje. Dobić go, dziab. Jest, tak, nice. O kurde, przeciąłem go na pół. Wow. 2 tygodnie później. Wow, what a shit. Ale mam ubranko, 50 level. Idealnie po prostu. Pójdziemy jeszcze pogadać z Sianą. No. Nawet ja się tego nie. Prawdopodobnie może księżna albo. Tym razem zajmiesz się. Wiedziałem. No, wygląda na to, że nie doceniliśmy. Aha, nie doceniliśmy. Ale tak się coś. Kurde, się tak coś domyślałem. Miał dosłownie wyrwać jej serce. Mhm. Się kurde domyślałem. Skręcisz jej kark. Że to będzie o księżną chodzić, bo no wiadomo, się nie lubiły. No faktycznie ta Sianna nie jest dobra. Teraz mi się ten freaky w tych chmurkach, tamto łubu-dubu nie podobało, tak? Pogadajmy z nią. Dobrze, dziękuję. Wstążeczka od Artoriusa spisała się wybornie. Wielka szkoda, że mi ją zabrano. Wiem, kim miała być piąta ofiara. Mm-hmm. Matko. Nieprzyjemnie. Twoje węszenie jest chyba kompulsywne. Ja taki zawód, kuźwa. Detlaf nie żyje. Może byś już odpuścił? Nie. Sianna, przestań udawać, że ci wszystko jedno. Wiem, że to tylko poza. I zaczyna mnie to już naprawdę męczyć. Czemu chciała się zabić? Taki świetny śledczy, a pytał rzeczy oczywiste. No, czemu, Geralt? Czemu? No czemu? Bo odwróciła się od ciebie, a potem wykreśliła cię z pamięci. Brawo, Geralt. Taki jestem, kurde, dobry. Związana, a twoja niezdrowa ciekawość zaspokojona. Dokładnie. Co teraz? Podzielisz się swoim odkryciem z Anną Henriettą?
Jej życie nie jest już co prawda zagrożone, ale może dołożyć jakąś premię do nagrody. W sensie... Pewnie się podzielę. Niekoniecznie. Kurde, ciekawe. Pieniądze. To czemu? Obydwie nie są najlepsze. Powinna wiedzieć, bo jeśli kiedyś cię uwolni, pewnie znowu spróbujesz ją zabić. W sensie niby Siana też nie jest totalnie zła. Tak pewnie jakby... No i ta Anna też nie jest do końca dobra, w sensie może jest mniej zła niż ona. Przynajmniej jesteś szczera. Wreszcie. Kłamstwa mają sens tak długo, jak istnieje szansa, że ktoś w nie uwierzy. Wiesz? To odświeżające na swój sposób mówić to, co myślę. Więc chyba to jeszcze trochę pociągnę. Super. Byłam Cieszę dla się. Ciebie Bardzo miła dzięki. Tylko dlatego, że chciałam się z tobą przespać. Myślałam, że może mi się do czegoś przydasz. Twój kumpel Regis cię wykorzystuje. A Anna Henrietta widzi w tobie tylko bezwolne, tępe narzędzie. No, nie powiedziałbym. A Freaking też był fajny dla mnie, jakby co? W sensie tak, dla Geralta by był fajny. Lubisz ranić ludzi, co? Przykro mi, ale nie dam ci tej satysfakcji. Wiesz, wiedźmińskie mutacje. Tak, zawsze w kółko to samo powtarza, dobre. Nie bój się. Jeszcze znajdę jakiś sposób. No oczywiście, szukaj. No cóż, żegnaj. Zjadaj. No, fajna to ona nie jest. Taka jakaś, kurde, się... Wiadomo, żyćko ją tak trochę wychowało. No, ale jakaś taka... No, taka trochę żmijowata. No, po prostu, no, nie wiem, jak mam określić. Taka miech. Miech. Pan de la Tour sobie życzy cię widzieć. Pójdziemy od razu? Pójdziemy od razu. Chodźmy. Też mam do niego sprawę. Wow, dłuższej po prostu końcówki się już nie dało zrobić. Muszę pogadać po prostu ze wszystkimi naraz. Żeby się rozwiązało cokolwiek. Ale ładna sceneria. Damien. Geralt. Najwyższy czas. No dobra. Możemy zaczynać. W porządku. Ale masz ramę, what the fuck? Zachowuj. Mniej jak najemny zbir, a bardziej jak człowiek godny najwyższego. Dobra, kuźwa, i tak nie lubię takich wystawnych rzeczów. Wiesz co? Przejedź. Najlepiej w ogóle nie. Dzięki, stary. W takim razie zaczynajmy ceremonię. Chodź ze mną, księżna. Dzięki. To było najbardziej passive-aggressive na świecie. Kilka godzin później. Idę w swoich świetnych spodenkach. Spotkanie po latach. Wiedźmin będzie brał udział w tej rozmowie? Jestem wolnym człowiekiem. Księżna poprosiła mnie o to. Sylwio Anno. Dopuściłaś się zbrodni. Jesteś jednak moją siostrą. I serce nie pozwala mi potraktować cię jak pospolitą przestępczynię. Ale? Nie mogę uwierzyć, że mnie też... No właśnie. To musiał być wpływ tego potwora. No, raczej nie, ale niech ci będzie. Nigdy do tego nie posunęła. No, tylko że to jest wszystko jej pomysł, tak naprawdę. Wszystko były jej plany. Aby mi doradził, jak ona jest, kurde, zła. No, kurde. Guys, nie wiem, co ja mam wam, kurde, powiedzieć, ale... najważniejsze jest dobro kraju? Czy what? Te dwie odpowiedzi są dość dziwne. Myślałem, że to jest coś innego do wyboru, ale... Wydaje mi się, że... Kurde, ale ciężki wybór, what the fuck? Tak, nie możecie mi teraz pomóc, guys. Nie prześlicie mi szybko myśli telepatycznie. Niestety, nagrywam to teraz i chcę odpowiedź teraz, więc wybieram opcję... Wiecie, ja nie lubię... Nie lubię technik Batmana niezabijania złych postaci, które chcą zabijać dobre postacie, więc wybieram opcję pierwszą. Niezależnie od niestety. Łagodzących przestępców. Trochę tak. I powinna. W sensie tak, bardzo niefajne jest wykorzystywanie ludzi. Bo jej wina jest niezaprzeczalna. I ukryte zabijanie. Bardzo to złe. Twoje słowa, ale... Muszę przyznać ci rację, Wiedźminie. Niestety. Bez względu na nasze więzy krwi. Czeka cię proces i sprawiedliwość. Zacisnęła sapiąstkę, widziałem to. Tego jako się, kurde, księżna, nie spodziewała. Będę musiała cię osądzić. Ale jako siostra nie przestanę cię kochać.
Teraz dziabnie, kurde. Wybaczysz mi. Na szybko. Kimś ukrytym sztylecikiem. Raczej, że jej nie wybaczę, ale niech wam będzie. Tak wszyscy się cieszą. Dziab, 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 wiedziałem. Wybaczę. Holy fucking shit. What the fuck? Co? No tego to bym się na pewno nie spodziewał. Chcecie, myślałem sobie, że dziabnie tą Annę, ale ona nie umrze, tylko że ona ją dziabnęła w szyję. What the fuck? What the fuck? O kuźwa. The fuck? Wow, w ogóle w takiej kolorowej, baśniowej krainie nie spodziewałem się takiego zakończenia. Teraz jest totalnie szaro i niefajnie. Kurde, what the fuck? No jestem normalnie zdruzgotany. Tego bym się na pewno nie spodziewał. What the fuck? What the fuck, mam wybór? Złożyć kwiaty na obu grobach albo tylko na grobie Anny? No kurde, no. Tak, ta po prostu ten dodatek próbuje, żebym lubił tamtą Sianę, ale no... No to nie była aż taka kurde fajna, no, była dość złą osobą, nie? Ja nie przepadam za bardzo za takimi półzłymi, półdobrymi ludźmi. W realu też, w grach też. Tak takim... Że temu nie zapobiegłem. Mam nadzieję, że mi wybaczysz. Ale żal, what the fuck. Nie spodziewałem się tego zakończenia, oh my gosh. Wiedziałem, że Regis wstąpi też na chwilkę. Stylowa krypta, wielce dyskretna. Marzyłoby mi się takie miejsce wieczne. Halo, kuźwa, serio? The fuck? Guys, what? Bitches, no nie wierzę, raz, dwa, trzy. Halo, raz, dwa, trzy. Halo, działa wszystko? Co mi się kuźwa, cały komputer zacina. Wyłączyło mi się nagrywanie, super, dzięki, guys. Kontynuujmy to. Mam nadzieję, że mało nie było tak nagrane na kamerze. Nie wiem, czy kpisz, czy naprawdę... Naprawdę, Geralt. Naprawdę. Jestem zdania, że to nadzwyczaj spokojne miejsce, pełne subtelnego uroku. Prawdziwie godne księżnej. Wasz smutek z powodu zjawisk i procesów, do których jesteście predestynowani, nigdy nie przestanie mnie zadziwiać. Do śmierci. Chodź, przyjacielu. Przyszedłem cię stąd zabrać. Należy ci się trochę wytchnienia po wrażeniach ostatnich dni. Świetne zakończenie. Na pewno było dobre zakończenie. Oczywiście, że będę musiał sobie sprawdzić po odcinku, jak się to wykoduje. Ale żal. The fuck? Na pewno coś głupiego strasznie przeoczyłem albo zrobiłem. I ktoś, kto grał wcześniej w ten dodatek, to takie w komentarzach: Dave, zrobiłeś kuźwa to i to. Było źle. Ja tak naprawdę nie wiem. Mogłem nie mówić może Annie, że chciałem zabić, chociaż nie wiem, co by to niby zmieniło. Zdołałem zapobiec tym. Nie wiem. Dosyć podle się z tym czuję. Zastanawiam się, czy mogłem zrobić coś więcej. Dokładnie, zastanawiam się. A tu są, panuje teraz bez królewy. Wow. A właściwie... What the fuck? Kompletny chaos i rozpad. O kuźwa. Księżna umiała sobie zaskarbić sympatię ludzi. Całe Beauclair płacze po niej. Masowa egzaltacja. Cóż, poddani najwyraźniej przejęli niektóre cechy od swojej władczyni. Skąd ten sarkazm? Myślałem, że lubiłeś jaśnie oświeconą. Lubiłem. I naprawdę szkoda mi jej. Mnie też. To napij się. Nie chce mi się teraz nigdzie ruszać. What? O kurde. Posiedźmy tu jeszcze trochę, druhu. Posiedźmy, przyjacielu. Posiedźmy. Byliśmy świadkami, a niejednokrotnie sprawcami. Wow. Rzeczy ważnych, doniosłych. Po tym wszystkim... Chyba należy nam się odrobina wytchnienia. Tak. Należy. Ale mnie hitło. Ale smutne jest to zakończenie, kuźwa.
Spojrzał się na mnie. W sensie na graczy się spojrzał, what the fuck. Aż mi się kurde łzy zakręciły w oczach. Nie, łzy wracać się, bo chciałem powiedzieć, że to jest koniec już całej serii Wiedźmina na moim kanale. Już całej, całkowicie, what the fuck, jaka była długa po prostu. Tak, i na końcu się zawsze wypowiadam troszeczkę o grze. To było naprawdę słabe zakończenie. No ale Wiedźmin, jedna, faktycznie jedna z moich ulubionych gier. Ale to wszystko zasługa fabuły. Fabuła była po prostu świetna, postacie, magiczne krainy, w sensie tak naprawdę nie było aż tak mało tych magicznych krain. Myślałem, że sobie w Wiedźminie jest tylko jakieś średniowiecze, ale jednak się, no, pozytywnie zaskoczyłem. Bardzo mi się podobały wszystkie postacie, Geralt był bardzo fajną postacią, wszystkie dodatki były naprawdę świetne i się całkiem dużo różniły. To mi się też bardzo podobało. Gra, ocena, nie wiem, kuźwa, 10 na 10. Po prostu bardzo, bardzo przyjemna gra. Mam nadzieję, że też wam się cała seria podobała i że będziecie na tym kanale po następne serie RPGów i nie tylko. Zostawcie ocenę pod tym odcinkiem, napiszcie komentarz, co myśleliście o tym zakończeniu i napiszcie mi jej, czy jakie było dobre zakończenie i dlaczego miałem złe zakończenie. W sensie, oczywiście za chwilę sobie sprawdzę, dosłownie tuż po tym, jak to nagram, sobie sprawdzę, jak było dobre zakończenie, no ale możecie i tak napisać. Zostawcie suba, jeżeli nie umiem po prostu tego powiedzieć. Zostawcie suba, jeżeli jesteście tutaj nowi i do następnego odcinka i serii, ziomy, bye!